Jedną z moich ulubionych destynacji jest Turcja. Turcja to jest taki kraj, który mi kiedyś wkurzał albo nie wkurzał, albo go bardzo lubiłem. Do dzisiaj obecnie szanuję Turków dlatego, że jeśli chodzi o wakacje czarterowe, potrafili dobrać tak wszystko dla nas klientów, żeby było fajne, wygodne i w miarę niedrogie. Zobaczcie, że są widoki za mną, sam do siebie mówią. Przede wszystkim wielu fachowców, pseudofachowców opowiada wam, że wakacje czarterowe to jest coś ciekawego, coś to ogłupia was. Myślę, że to nie jest prawda, ponieważ są to wakacje, które kupiecie w pakiecie w dobrych cenach, ale przez to macie ten komfort, że nie musicie myśleć o tym, czy będziecie mieć samolot spóźniony, czy niespóźniony, czy transfer ktoś zrobi za was, lub nie zrobi. Myślę, że kupując wakacje w pakiecie, robicie najlepiej, zwłaszcza wcześniej. Macie dobrą cenę, a przez to, że kupujecie wakacje w pakiecie i kompleksowo, możecie się później spokojnie na miejscu zastanawiać, jak te wakacje spędzić. Czyli polecam wam ewentualnie dla tych, którzy sobie nie radzą z pewnymi sytuacjami, z językiem i tak dalej, kupowanie wycieczek u rezydentów, szczególnie samochodów, ponieważ zawsze te ubezpieczalnie są bardzo pewne. A jeśli macie trochę o ten na swojej kreacji, to bardzo dobrze, ponieważ jeśli kupicie te wakacje w pakiecie, to możecie sobie robić z tym czasem wolnym tydzień, czy dwa tygodnie, czy 10 dni, które teraz są popularne u nas w Polsce, co chcecie. Czyli co my sobie możecie, nie wiem, wynająć auto, motorek, spacerować, jeździć. Także wcale wakacje czarterowe nie muszą być czymś ogłupiającym. I jeśli ktoś was nazywa, ktoś was, 100 milionów ludzi, którzy średnio jeżdżą na wakacje czarterowe na świecie, debilami, głupkami, czy leniwcami, uważam, że nie ma racji, ponieważ jeżdżą takie wakacje, wcale nie muszą być one spędzone w hotelu, tylko możecie sami je kreować. Dlatego między innymi będę wam polecał pewne stacje, możliwości i zapraszam was na to, żebyśmy razem spędzali te wakacje oraz będę starał się wam w prosty sposób je wytłumaczyć. Obojętnie, czy jesteś Polakiem, Anglikiem, Rosjanem, Czechem czy Niemcem. Mi się wydaje, że moje opinie będą dla ciebie bardzo dobre i normalne, nieprzesadzone ani nie przereklamowane. Zapraszam na mój blog Aleksander Kramarz Mix Travel. Przerywam. Tak wygląda pokój fotografa, podróżnika. Dużo kabli, jak widzicie, dużo ładowarek, telefony, zawsze świeże ubranie, żeby ładnie się prezentować w hotelach. Sorry za bałagan, ale to jest twórczy bałagan.